Poszkodowani przez Amber Gold pozywają państwo. W pozwie przeciwko Skarbowi Państwa ofiary firmy zamierzają dowieść, że do wyrządzenia przez nią szkody finansowej w wysokości ponad 660 milionów złotych przyczyniły się zaniechania i błędy ze strony organów władzy publicznej. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie sąd wyznaczył na 22 maja. Jan Korab. Ponad 10 tysięcy osób naciągniętych w sumie na 668 milionów złotych. To żniwo afery Amber Gold. Właściciele spółki Marcin i Katarzyna P. od 2009 roku kusili Polaków wysokim oprocentowaniem lokat. My z żoną zainwestowaliśmy w lutym 2012 roku. Praktycznie na każdym rogu były duże reklamy, tak? No i zysk tam 13% w porównaniu do zysku jakiegoś 5-6 na lokacie bankowej mniej więcej, tak? No to był dwukrotnie wyższy. Powierzonych pieniędzy nigdy nie zobaczyli. Spółka została zlikwidowana w 2012 roku, a sprawą zajęła się prokuratura. Od początku jednak istnienia Amber Gold organy państwa odpowiedzialne za wykrywanie przestępstw gospodarczych i finansowych mogły działać, ale nie robiły tego. Pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Amber Gold Komisja Nadzoru Finansowego złożyła na jesieni 2009 roku. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę rejonową w Gdańsku, że Amber Gold może prowadzić działalność bankową bez odpowiedniej licencji. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się znamion przestępstwa. Nad Amber Gold został roztoczony parasol ochronny władzy. Posłowie PO nie pozwolili na powołanie komisji śledczej do spraw zbadania afery. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i senator Roman Zaborowski, wszyscy z Platformy Obywatelskiej, wystąpili w akcji promującej firmę Marcina P. OLT Express, należącej do twórcy Amber Gold. Pracował tam także syn premiera, Michał Tusk. Premier Donald Tusk twierdził, że wszystkie możliwe środki, które posiada i które są jakby pod jego władzą i kontrolą, wykorzysta celem wyjaśnienia tej afery. Natomiast mówiąc kolokwialnie, im dalej szliśmy w las, tym było ciemniej i deklaracje pana premiera coraz bardziej się rozmywały, tak? Taki moment, który mógł jakby przeciął jak mieczem, to był moment, w którym okazało się, że syn premiera pracował na lotnisku w Gdańsku, tak? Byli klienci Amber Gold ze względu na polityczny wymiar afery nie chcą się ujawniać. Skierowali pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Powołują się na raport Komitetu Stabilności Finansowej, który obarcza odpowiedzialnością za umożliwienie kradzieży przez Marcina P. i jego żonę instytucje państwowe, m.in. prokuraturę, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ABW oraz CBŚ. Boimy się tego państwa, bo przecież w normalnym kraju ekspert by wyszedł i powiedział w telewizji: słuchajcie, to jest wielkie oszustwo. A w tym przypadku ekspert mógł się bać o swoje życie, o bezpieczeństwo, o to, że nie wie przeciwko komu staje i czy państwo będzie stało po stronie eksperta, czy państwo będzie broniło tego, który tę piramidę finansową buduje. Marcin P. w latach 2005-2009 był kilkakrotnie skazywany przez sądy polskie za oszustwa. Mimo to bez przeszkód stworzył handlującą złotem piramidę finansową bez zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych. Mimo alarmu Komisji Nadzoru Finansowego instytucje państwa nic nie robiły. Państwo nie może zakładać, że obywatel sam w swoim własnym zakresie rozpozna oszusta. Nie, bo jest słabo wykształcony. Ja wpłaciłem sumę, za którą mógł pan kupić nowe auto. Klasy B, typu Opel Corsa, Renault Clio, tak, Volkswagen Polo. No to pan zna, można sobie wziąć cennik, zorientuje się pan, że to jest około 40-50 tysięcy złotych, tak? To są te granice. Natomiast są osoby, które wpłaciły po milion, tak? Ustalono, że Marcin P. i jego żona wypłacili sobie w sumie blisko 19 milionów złotych pensji. Do tej pory syndykowi udało się odzyskać jedynie 5% skradzionych pieniędzy. Marcin P. jest podejrzany o 17 przestępstw, a jego żonie Katarzynie P. zarzucono popełnienie 12. Politycy, którzy umożliwili działalność Amber Gold, nie ponieśli żadnych konsekwencji, podobnie jak zamieszany w aferę syn premiera Michał Tusk. Jan Korab, Telewizja Republika. Nieco ponad rok temu Telewizja Republika rozpoczęła regularne nadawanie swoich programów. Dziś mogą państwo oglądać nas za pośrednictwem największej w kraju platformy cyfrowej, licznych sieci kablowych oraz w internecie, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Redaktor naczelny stacji Bronisław Wilcztajn, kreśląc perspektywy i wyzwania stojące przed stacją, wskazał, że 8 maja ruszyła sprzedaż kolejnej serii akcji. 6 dni temu świętowaliśmy rok istnienia Telewizji Republika. Od 8 maja można w ofercie publicznej kupować nasze akcje. Musicie państwo zdać sobie sprawę, że istniejemy tylko dzięki wam, ponieważ nie mamy ze sobą żadnego inwestora wielkiego, tak jak te istniejące w
Polsce telewizje dotąd istniejące. My opieramy się na waszych pieniądzach, czasami niedużych, ale one stanowią ten podstawowy wkład. To dzięki wam możemy się rozwijać. Liczymy, że również teraz zainteresujecie się nami, bo jesteśmy świetnym interesem, proszę państwa. Naprawdę, my w przyszłym roku na pewno będziemy już przynosić dochód. To będzie również dla państwa dochód. A w tej chwili proponujemy państwu alternatywę na rynku medialnym. I to jest może największy nasz plus, jaki możemy państwu oferować. I tak się dziś sprawy miały. O najważniejszych wtorkowych wydarzeniach powiemy zaś w naszych jutrzejszych serwisach o 16 i 19.45. Przy tym stole będzie czekał na państwa Piotr Wąż. Tymczasem za chwilę najnowsza prognoza pogody, a po niej spotkanie z Katarzyną Gujską-Hejkę i jej gośćmi. Przyjemnego wieczoru.